Natalia Sikora, laureatka 26. przeglądu piosenki aktorskiej, powróciła na festiwal z muzycznym spektaklem Joplin. Do nas albo nie przyjdzie Janis, nie? Zostawiamy sobie wszyscy taki wielki znak zapytania. My czujemy, że przyjdzie od wielu miesięcy i tak naprawdę zobaczymy, co zrobi z tym ona. Nie będziemy robić nic na siłę. Zamieniliśmy się w hipisów i o to nam chodziło. Opowieść o jednej z największych gwiazd światowej sceny muzycznej lat 60. wyreżyserowana została przez Tomasza Gawrona. Chciałem, żeby to był nie tylko spektakl o Janis, ale również o myśleniu tamtymi czasami, to znaczy na czym polegała wolność, czym było wielkie zawołanie miłości wśród ludzi, na czym polegała bliskość, to właściwie za czym teraz tęsknimy, ale również to, co w jakimś sensie ich doprowadziło do katastrofy. Emerytowani wokaliści amatorzy, entuzjaści wiecznej młodości. To wyjątkowa obsada koncertu wyreżyserowanego przez Krzysztofa Maternę, zaprezentowanego przez warszawski Ochteatr Krystyny Jandy. Nastawiłem się na pewnego rodzaju eksperyment i cieszę się bardzo, że ten eksperyment ma takie znaczenie poza czystą rozrywką, ma znaczenie społeczne w sensie zmiany mentalności ludzi starszych, dojrzałych. Jak zrobiliśmy ankietę, co by chcieli śpiewać, to oni chcieli śpiewać łatwe pioseneczki, kawiarenki, partyzanckie piosenki, a ja im dałem do śpiewania piosenki rockowe. To nie jest ściganie na kto lepiej śpiewa. To w ogóle nie na tym polega. To polega na wspólnej energii, na przyjaźni, na tym wszystkim, co w tych trudnych czasach łatwiej pokonywać życie. Czas nas uczy pogody. To spektakl optymistyczny, a jednocześnie przesłanie, które aktorzy seniorzy przekazali wrocławskiej publiczności. W Wrocławiu jest najlepsza publiczność. Najlepsza w Polsce. Nie było jeszcze takiego koncertu z tak ogromną publicznością, w takim pięknym teatrze. Po prostu gościnny Wrocław. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy dziewczyny.